PGE FKS Stal Mielec pokonała Ruch Chorzów 3-1 w meczu piłkarskiej Ekstraklasy. Stal umocniła się na 8 pozycji w tabeli. Niedzielny mecz w Mielcu zobaczyło 5576 kibiców. Dzisiaj spotkanie mogę podsumować tak, że pierwszą połowę kontrolowaliśmy. Był spokój, dobrze to wszystko wyglądało. W drugiej połowie trochę tak początek był taki ucichło, ale dawaliśmy z siebie wszystko, dawaliśmy sobie z siebie 100% i no, wynik mówi sam za siebie. Zdjęcia z boiska i trybun oraz relacja z meczu dostępna jest w portalu hejmielec.pl. Wygrywamy bardzo ważne spotkanie z perspektywy tej też, że ostatnio przegraliśmy, czyli zawsze kiedy przegrywasz, dobrze tą porażkę jak najszybciej zasypać zwycięstwem, zdobyciem punktów. No i powtarzam to, co na początku, że zdobyliśmy dzisiaj bardzo ważne 3 punkty. Nazwałem to meczem o 6 punktów z pozycji tego, jaka ranga była tego spotkania, ale ten mecz, jak podsumuję, że to był taki specyficzny mecz, jeżeli chodzi o podejście, emocje wokół tego spotkania. A ja zacznę od gratulacji dla mojego zespołu za heroiczną postawę i to, co się wydarzyło od wczoraj, jak byliśmy zdziesiątkowani. Oprócz tych, których nie było i nawet dzisiaj nie zobaczyliśmy, czy w kadrze meczowej, to również ci, którzy wyszli na boisko, też wykazali się hartem ducha, bo sytuacja była naprawdę dramatyczna. Nie przypominam sobie takiej sytuacji w swoim życiu, żeby aż tylu zawodników, chyba 15, zmagała, z tego przynajmniej 10 czy 12 z bardzo dużymi dolegliwościami. Zresztą to samo działo się w sztabie, więc sytuacja była dramatyczna. Mimo wszystko wyszliśmy, podjęliśmy rękawice. Ja spędzałem czas z żoną i zadzwonił do mnie prezes i powiedział, że jest taka sytuacja, że jest tak, powiedzmy, gorąco medialnie w internecie, ale z powodu tego, że są jakieś regulaminy, są jakieś, powiedzmy, operatorzy rozgrywek, nie wiem, departament rozgrywek, którzy decydują o pewnych rzeczach, że mimo że takiego zapytania, że nie ma takiej możliwości regulaminowej przełożenia tego spotkania. Stal ma dzisiaj 35 punktów i jest niemal pewna utrzymania się w Ekstraklasie. Ja trzymam się swoich zasad, które są niezmienne od iluś tam sezonów. Dopóki matematyka czegoś nie zamyka, to nie ogłoszę czegoś, że coś nastąpiło. Mamy w tej chwili 12 punktów przewagi nad strefą spadkową. Do końca jest 10 kolejek, 30 punktów do zdobycia, czyli 1/3 sezonu, 2/3 sezonu za nami, 1/3 przed nami. Ja powiem w ten sposób. Naszym zadaniem zbudować jest jak najszybciej taką pozycję, która jak gdyby dopełni ten moment. Ja sobie zawsze wyznaczam granicę na utrzymanie, że minięcie 40 punktów to w jakimś stopniu daje już bezpieczeństwo. 35 punktów to jest naprawdę dobrze, no ale no co, no, jako Stal Mielec chcemy mieć jeszcze więcej tych punktów i mamy na to szansę. Następny mecz w Mielcu Stal rozegra 1 kwietnia, w poniedziałek wielkanocny. Na Solskiego 1 przyjedzie Lech Poznań. Więcej takich historii znajdziesz w portalu hejmielec.pl, który codziennie czyta około 20 tysięcy osób. Szukaj Hejmielec w mediach społecznościowych. Jeśli masz ciekawą wiadomość lub jesteś zainteresowany reklamą, zadzwoń lub napisz.